Herman Schmittendorf, Kolej Wizja. Serdecznie witam w naszym magazynie. Dzisiaj część druga naszego filmu o trasie kolejowej Piła-Bydgoszcz. My tę trasę pokażemy z pozycji maszynisty, patrząc przez przednią szybę pojazdu. Serdecznie zapraszam. Krótki postój na stacji Białośliwie i odjazd. Jedziemy po jednym z najstarszych szlaków kolejowych w Polsce. Odcinek linii prowadzący z Piły przez Białośliwie i Nakło nad Notecią do Bydgoszczy powstał w 1851 roku jako część pruskiej kolei wschodniej, po niemiecku Ostbahn. Połączył Berlin z Prusami Wschodnimi. 10 lat później, w wyniku budowy kolei warszawsko-bydgoskiej, połączenie kolejowe uzyskały również Toruń i Włocławek. Po prawej stronie pojawia się nastawnia. W trakcie jej modernizacji stara sygnalizacja została w większości wymieniona, ale po tej samej stronie widać, że przy torze na bocznicy pozostał jeszcze semafor kształtowy. Dla miłośników i historyków kolejnictwa to pocieszające. Po lewej stronie widać, że główny przeciwny tor również zachował swój semafor kształtowy. Odcinek kolejowy Piła - Białośliwie - Bydgoszcz jest częścią obecnej linii nr 18 prowadzącej z Kutna do Piły. Licząc z Kutna, Białośliwie znajduje się przy 220 km. Odległość od Piły wynosi 27 km. Przez pewien czas trasa kolejowa prowadzi równolegle z ulicą Kościuszki. Po 6 km pociąg dociera do Krostkowa. Mapa z 1939 roku pokazuje odcinek przejechanej trasy wraz z ówczesnym przebiegiem granicy państwa. Od 1939 roku Krostkowo podlegało pod dyrekcję kolejową w Gdańsku. Zarządca w tym regionie zmieniał się kilkakrotnie, bo historia, jak wiadomo, była zawiła. Do 1895 roku cała pruska kolej wschodnia była zarządzana przez dyrekcję w Bydgoszczy. Wtedy, ze względu na rozwój tej trasy prowadzącej z Berlina aż do Królewca, tereny zostały podzielone między trzy okręgi kolejowe w Bydgoszczy, Gdańsku oraz Królewcu. Odcinek trasy Piła-Bydgoszcz podlegał pod zarząd w Bydgoszczy. Po 1918 roku w odrodzonej Polsce zarządca ten pozostał na polskim odcinku tej trasy, czyli od Kaczor do Bydgoszczy. W 1921 roku, w roku utworzenia Wolnego Miasta Gdańsk, rządzenie kolejami przekazano w polskie ręce, tworząc na bazie istniejącej niemieckiej placówki PKP Dyrekcję Kolei Państwowych w Gdańsku. W 1929 roku nazwa zmieniła się i powstała Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych Gdańsk, DOKP Gdańsk. Ale zarządzanie koleją w tamtym czasie nie było tematem czysto technicznym czy administracyjnym. Ważną rolę odgrywała polityka. Niemieckie władze Gdańska nie zaakceptowały tego, że polscy kolejarze kierują kolejnictwem na Pomorzu z ich miasta. Wobec tego w 1933 roku władze polskie przeniosły dyrekcję do Torunia z przekazaniem kilku wydziałów do Bydgoszczy. W czasie okupacji Niemcy przenieśli funkcję regionalnych kolejowych zarządów z Torunia i Bydgoszczy do Gdańska. Odcinek trasy Krostkowo-Bydgoszcz był zarządzany zatem przez Gdańsk. Wjeżdżamy na stację Krostkowo.
Miejscowość wchodzi w skład gminy Białośliwie, zaznacza jej wschodnio-południową granicę. Budynek dworcowy nadal służy kolejowym celom, ale kasa biletowa jest obecnie nieczynna. Pociąg rusza dalej, w kierunku Osieka. Ten odcinek szlaku prowadzi równolegle do ulicy Leśnej. Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku władze polskie zarządzanie tym szlakiem kolejowym pozostawiły w Gdańsku. Dodatkowo tym razem Piła również została wcielona pod Północny Zarząd Kolejowy. Zmieniło się to dopiero w 1960 roku, kiedy odcinek trasy z Piły do granicy obecnego województwa wielkopolskiego przekazano pod Kolejowy Zarząd w Szczecinie. Następna stacja to Wyżysk Osiek. Pierwotnie nazywała się Osiek nad Notecią. Ukształtowanie terenu nie pozwoliło poprowadzić trasy kolejowej przy samym oddalonym od Osieka o prawie 4 km Wyżysku. Skoro jednak Osiek wchodzi w skład gminy Wyżysk, obecna nazwa stacji jest podwójna – Wyżysk Osiek. Na przełomie XVIII i XIX wieku rozwój Wyżyska wiązał się z utworzeniem tutaj jednej z baz regulacji Noteci. W latach 1818-1975 miasto było stolicą powiatu wyżyskiego. Z tego też powodu świętująca w tym roku swoją 120. rocznicę wąskotorowa kolejka w Białośliwiu nazywa się Wyżyska Kolej Powiatowa, chociaż do samego Wyżyska nigdy nie prowadziła. Obecnie Wyżysk jest częścią powiatu pilskiego. Na wschód od Wyżyska natomiast zaczyna się województwo kujawsko-pomorskie. Warto nadmienić, że tu urodził się konstruktor rakiet Werner von Braun, autor amerykańskiego programu lotów na Księżyc. Wjeżdżamy na stację Wyżysk. Ze względu na swoją starą funkcję jako stacja przeładunkowa, znajdują się tutaj dodatkowe tory, a nawet zabytkowa obecnie nieczynna wieża wodna. Po lewej stronie, przy peronie pierwszym w kierunku Piły, widać nastawnię, miejsce pracy dyżurnego ruchu.
Tak dworzec stacji Osiek wyglądał pod koniec XIX wieku pod zarządem pruskim. Obecnie budynek dworcowy nadal jest używany w celach kolejowych, a kasa biletowa jest czynna. Pomijając parowóz na tej starej fotografii, widać, że niewiele się tu zmieniło. Po prawej stronie pojawia się nastawnia. Boczne tory prowadzą z powrotem na szlak główny. Następną stacją na tym szlaku będzie Jadwiżyn. Tuż przed tą miejscowością przebiega obecna granica między województwami wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Stacja Jadwiżyn obecnie nie ma czynnego dworca kolejowego. Ogólnopolska baza kolejowa podaje, że poczekalnia znajduje się w dawnym budynku dróżnika. Od końca 2013 roku, w wyniku wygranego przetargu, przewoźnikiem na tym szlaku jest spółka Arriva RP. Spółka ta do przewozów używa głównie spalinowych zespołów trakcyjnych. W Polsce samorządowe kontrakty przewozowe nadal nie są zawierane na tyle długi okres, żeby opłacała się inwestycja w dodatkowe pojazdy elektryczne. Ale pasażerowie tych pociągów są zadowoleni. Komfort, poziom obsługi klienta oraz punktualność wystawiają tej spółce wciąż pozytywne oceny.
Ze względu na swoją funkcję jako posterunek odgałęźny i przeładownia, stacja Samostrzel po obu stronach szlaku głównego posiada łącznie 3 tory boczne. Obecnie w użytku są głównie te leżące po stronie Nakielskiej. W 2007 roku nastawnia po stronie Pilskiej została rozebrana. Czynna jest nadal nastawnia od strony Nakła. Z lewej strony widać budynek dworcowy. Tak, ten sam dworzec wyglądał w 1901 roku. Również tutaj widać, że historyczne rysy tego budynku zachowały się do dziś. Wyjazd ze stacji Samostrzel. Następną stacją po 3 km będą Anieliny. Stacja Anieliny wraz z dworcem kolejowym powstała pod zarządem pruskim w 1895 roku. W tamtym czasie miejscowość nazywała się Aniela. W 1910 roku Niemcy wprowadzili nazewnictwo niczym niezwiązane z miejscowością – Elsenort. W odrodzonej Polsce używano najpierw nazwy Aniela, a potem, aż do dziś, Anieliny. Bądź co bądź, dla mieszkańców te okolice mają wyraźnie coś anielskiego. Tak w 1912 roku wyglądał dworzec w Anieli. A tak w obecnych Anielinach. To kolejny świadek kolejowej historii.
Jesteśmy na ostatnim odcinku podróży do Nakła nad Notecią. Odległość między Anilinami i Nakłem to zaledwie 7 km. Ogólnopolska baza kolejowa podaje, że kiedyś w tych okolicach znajdowała się wraz z dworcem stacja Lubaszcz. Obecnie nie ma po niej śladu. Zbliżamy się do Nakła. Po raz pierwszy istnienie tej miejscowości zostało odnotowane w XII wieku pod łacińską nazwą Castrum Nacel, czyli Gród Nakieł. W 1999 roku Władysław Łokietek nadał miastu prawa miejskie. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku miasto znalazło się pod rządami Prus, nosząc starą łacińską nazwę Nakel z dopiskiem Netze, czyli nad Notecią. Językiem urzędowym w powiecie nakielskim był przeważnie polski, jednak w Łobrzenicy, Krajence oraz Białośliwiu był nim język niemiecki. Po 1815 roku Nakło należało do powiatu wyżyskiego. Budowa kanału bydgoskiego oraz położenie przy kolei wschodniej przyczyniło się do rozwoju gospodarczego miasta. Od 1920 roku, zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego, Nakło ponownie stało się polskie. Do czasu zamknięcia białośliwsko-bydgoskiej wąskotorówki Nakło było ważną stacją przeładunkową między koleją wąskotorową i normalnotorową. Posiadało normalnotorową wachlarzową lokomotywownię na 7 stanowisk. Z czasów ery pary pozostały dwie wieże wodne. Po prawej stronie pojawia się tor, który za chwilę połączy się z naszym szlakiem. Jest to odgałęzienie linii kolejowej numer 281. Prowadzącej z Oleśnicy przez Jarocin, Gniezno i właśnie Nakło do Chojnic. W bliskiej okolicy na tej linii znajdują się zakłady naprawcze taboru kolejowego Paterek. Linia ta powstała w 1875 roku, czyli 140 lat temu. Niestety, obecnie w ruchu osobowym nieczynny jest odcinek Gniezno-Nakło. Trwają starania samorządowców zmierzające do przywrócenia regularnego kursowania pociągów w tym miejscu. Dotarliśmy do Nakła. Do Bydgoszczy natomiast pojedziemy w jednym z najbliższych wydań naszego magazynu.